jesteśmy bezpieczni. Panko, Marek Markrawczak dla MMA Bądź na bieżąco. Znajdujemy się na gali Fight Empire 1, a razem ze mną Łukasz Lempur. Siemanko. Witam. Łukasz, pierwsze moje pytanie. No, okoliczności bardzo nietypowe, dlatego że rywal zmienił się chwilkę przed galą, można powiedzieć. Natomiast był bardzo twardy. Powiedz, czy coś się zaskoczyło w jego grze? Zaskoczyło. Wiedziałem, że jest twardy. Znałem go. Wiedziałem, jak się bije. Też mieliśmy jakiś plan szybko na niego ułożony przez mój narożnik. Naprawdę jest mocny, twardy, bo no, naprawdę czułem, że wchodzą te kopnięcia, kolana, stopy, nawet w parterze te kopnięcia Pride, soccer kicki. No, twardy gość, ja także no, jestem dozgonnie mu wdzięczny za to, że wziął tą walkę na godziny przed, po tym jak gość tam zrezygnował z niewiadomych przyczyn. No też okoliczności, wczoraj był pogrzeb naszego mistrza Mariusza Linka, też tak. No, ciężki okres to jest ogólnie, w sensie te ostatnie jakby godziny, bo jakby cały ten okres przygotowawczy było wszystko spoko, wszystko fajnie, udało się poukładać pracę tutaj z treningami, z obowiązkami tutaj domowymi. No, cieszę się, że wróciłem, że tutaj Łukasz, jakby organizator, pozwolił, zaufał mi, mojemu menadżerowi, Bartkowi BNB. Za to, że uwierzył we mnie, jest to któraś już nasza jakby gala, którą mieliśmy gdzieś tam zawalczyć, coś tam zawsze stanęło na przeszkodzie, ale dzisiaj się udało i no, jestem szczęśliwy. Łukasz, no nie będę poruszał dalej tego tematu, natomiast na pewno trener Linke byłby z Ciebie dumny, bo dzisiaj świetna walka naprawdę z Twojej strony. Chciałbym się Ciebie zapytać, dlatego że w pierwszej rundzie widziałem, miałeś praktycznie cały czas pięty plecak. Ja się zdziwiłem, jak Twój rywal wytrzymuje to tlenowo, dlatego że w drugiej i trzeciej nie wyglądał źle pod tym względem, a naprawdę no miejsca za dużo nie miał na poruszanie się. Wobec czy Ciebie też to zdziwiło? Na pewno jestem pod wrażeniem jego wytrzymałości. No, czułem, że obciąża mu te biodra. Chociaż też nie chciałem zrobić tak, żeby na za wszelką cenę się jakby wypompować i gdzieś tam go szukać. Raz miałem już tam zapięte duszenie, tak po brodzie schodziło, no ale silny chłopak też tam, no chciałem po prostu go sprawdzić w pierwszej rundzie. Tak, że wyszło, że sklinczowaliśmy, udało się wejść za plecy, byłem szybszy, i, no ale wiadomo, celem było też to, żeby przewalczyć te 15 minut, bo 3 lata nieobecności. Też nie wiedziałem, jak to wyniknie, ale był spokój i z tego się cieszę. Łukasz, właśnie w tej drugiej rundzie sporo tych kopnięć na głowę umieściłeś w parterze. Czy ty, gdy dowiedziałeś się, że to będzie, czy to było coś dla ciebie takiego, że miałeś to w głowie, czy to tak wynikło w ferworze walki? No bo to takie, no nigdzie indziej tego w Polsce nie ma, to bardziej takie chyba podbójki uliczne się nadaje. No, podbójki uliczne, ale też inne gale gdzieś tam w Azji, której jestem fanem. I jako tam właśnie, jeśli chodzi o kolebkę sportu walki, no biją się, bili się, no co, no takie były zasady, każdy się na nie zgodził. Gdzieś to sobie wyobrażałem, w jakichś drillach przerabialiśmy to, wiadomo, zaznaczając te kolano czy tam tego sokera, no ale wiadomo, w sparingach to ciężko zrobić, bo no ciężko, no tak ciężko kogoś, kolegę z maty gdzieś tam kopać, nie? Jasne. Łukasz, wsparcie kibiców, też to co zauważyłem, naprawdę było głośno na hali podczas twojej walki. Powiedz, czy ty słyszałeś ludzi? Tak, tak, no, na pewno tutaj robi robotę. No też to pokazało, że no, nie jest blisko z Poznania, ale no, tutaj rodzina, moja siostra nawet wzięła jakiś tam urlop, poprzekładała dyżury i przyjechała. Moja żona też wszystko tutaj zrobiła, przyjaciele no, są ze mną tak naprawdę od czwartku, także no bardzo dużo osób wspiera, także jestem mega szczęśliwy, że po takiej przerwie no, zaufali i są ze mną sponsorzy, przyjaciele, wiadomo, rodzina. No, nic tylko trenować. Długo cię w klatce nie widzieliśmy, a więc zapytam jeszcze tak na marginesie, kiedy ty chciałbyś wrócić do oktagonu? No tutaj już mi organizator zaprosił na kolejną edycję. A kiedy? Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale na jesień. Okej. Okay. Na jesień. Okej, okay, no to mam nadzieję w takim razie, że widzimy się na jesieni. Jeżeli chcesz jeszcze komuś podziękować, to dla Ciebie. Dziękuję osobom, przyjaciołom, rodzinie za to, że są ze mną, wspierają mnie. Klima Raflik, Szybki Stolarz, super firma, polecam. Michał Jarysz, MJ Remonty, Extreme Hobby, już mówiłem. Kuba Pucharski, zrobienie diety, Fame Studio, Filipek bardzo dużo zrobił.
Także zapraszam na moją stronę demszur.pl. Razem z moim wspólnikiem, moim młodszym bratem, wykonujemy usługi wykończeniowe na terenie Poznania i nie tylko. Zapraszamy do współpracy. Do tych, co nie wymieniłem, bardzo dziękuję Czerwony Smok, chłopakom i trenerom oraz Macaco Gold Team Poznań za to, że mogę trenować i się rozwijać. Tyle. Bardzo dziękuję. Dobrze. No dziękuję w takim razie za poświęcony czas. No i menadżer Bartek, bardzo Ci dziękuję za wiarę i za dopięcie wszystkiego. Jesteś super gość. Dziękuję. No my też dziękujemy Wam za wysłuchanie. Pamiętajcie, aby wbijać właśnie na stronę Łukasza. No i co, mam nadzieję? Brata. Jasne. I mam nadzieję, że no spełni się to, co mówisz i widzimy się na jesieni. Dzięki bardzo.